Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora. Ma dzisiaj zapraszam Was na odcinek z randomowymi pokojami. Tak to nazwijmy. Ogólnie zastanawiałam się ostatnio nad tym, że mam pomysły, ale one zawsze są gdzieś tam nie do końca. Na tyle, żeby już Wam je pokazać i chciałabym coś Wam wrzucić, w miarę na szybko powiedzmy. Ale tak, żebym ja się dobrze bawiła i żebyście Wy się dobrze bawili, i znalazłam to, co widzicie w tle, właśnie, czyli Random Build Generator, i zdecydowałam się, że zrobimy sobie dwa pokoje randomowe. Gdzie ta strona będzie decydowała, co budujemy. I pierwsze, co mi się wylosowało, to był balkon, bo ba, dawno balkonów nie robiliśmy. W stylu francuskiej wsi, coś takiego w kolorach, powiedzmy, czerwonawych. I jak widzicie, na tą chwilę i na większość tego odcinka, znaczy tej części budowania, nie będzie on w tych kolorach. Ponieważ losowałam też drugi pokój i mi się kolory pogrzały, ale na sam koniec wszystko zmieniłam. Także będą też te kolory na spokojnie. Takim bonusem będzie, że będziecie mieli ten balkon w dwóch kolorach pokazany do inspiracji. Jak widzieliście też, jeśli chodzi o tą stronę, będzie na pewno w opisie link do niej. To jest na stronce perchance.org i osoba, która to zapisała, zapisała to jako... Papasita Build Generator, coś takiego. Mega mi się podoba ta stronka, jeśli chodzi o właśnie takie szybkie pomysły, jeśli chodzi o budowę, tak jak też mogliście zobaczyć tam na tej stronie w budowie jest dużo więcej takich randomowych rzeczy, bo mamy tam jaki typ w jakim świecie, na jaki budżet, jakieś specjalne pokoje, styl i właśnie paleta kolorów. W przypadku pokoju mamy. Typ pokoju, styl i kol paletę kolorów. No i jeszcze mamy na samym dole Community Lot Generator i tutaj gdzieś tam wrzuca, że zamiast Community Lot na przykład zrób park jakiś tematyczny. Także też bardzo fajne. Jeśli gdzieś tam w pewnym sensie nie macie pomysłu albo potrzebujecie takiego impulsu jak ja dzisiaj, to będzie to idealny pomysł i mam tych generatorów kilka. Mam kilka pozapisywanych i dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z czegoś takiego, bo ja wiem, że wy lubicie jakieś takie, gdzie ktoś inny decyduje, co my mamy robić. I powiem wam, że dzisiaj miałam farta, bo to, co widzicie teraz, no to buduję ten balkon, ale drugie jest. Bardzo w moim stylu, także ten generator był dla mnie dzisiaj bardzo uprzejmy. Zdecydowałam się na to, żeby ten balkon właśnie no, jest ciemny, ale że on będzie taki wyższy w takim stylu, trochę sobie pooglądałam też dla inspiracji na Google obrazku, fakt, że tylko trochę, no bo balkonów, no, no nie wstawiają zbytnio balkonów. Ja kiedyś, kiedyś nagrywałam balkony, to było jedno z moich pierwszych jakichś takich buildowych rzeczy, jeszcze na Sims Weeku. Także jak zobaczyłam balkon, to mi się tak mega nostalgicznie zrobiło. I stwierdziłam, że będzie taka część większa, gdzie mamy gdzie usiąść, jakieś tam krzesła, fotele i taką część z, z stoliczkiem. Trochę barowo, trochę tak bardzo na pewno zag zagmatwane. Dużo rzeczy, dużo pierdółek. Winorośle na ścianach, tak bardzo przaśnie. Ale elegancko nadal. Dużo mi też pomogł nowy kit. Nowa kolekcja. Stwierdziłam, że przy okazji będę mogła sobie użyć tej nowej kolekcji, zobaczyć co tam się dzieje w niej, co tam ciekawego jest w środku. Ostatnio trochę mniej śledzę, więc też przez to byłam bardzo do tyłu i nie wiedziałam w sumie, to mi się pojawiło znikąd, nawet nie słyszałam o tym, że to ma wyjść. Tak szczerze się przyznam. Ale w tej chwili trochę bardziej wracam już na te tory, gdzie ogarniam. Także mam nadzieję, że do grudnia będę już w dobrych torach i będę się łatwiej poruszać, tak naprawdę, po przede wszystkim podziale dekoracji w Simsach, no bo wiecie, że ja z tego najwięcej korzystam i po prostu tyle rzeczy doszło, że się trochę gubię w tym. Stąd też przydatne jest właśnie takie randomowe, gdzie nie skupiam się na szukaniu takich zamknięcia się w swojej bańce i szukaniu rzeczy, które na co dzień używałam, używam, tylko na właśnie wzięciu i po oglądaniu, po przeglądaniu, co tam jest. Jeśli chodzi o roślinki, jest kilka, które są super, których na pewno będę używać, także raczej kit będzie używalny, aczkolwiek będzie to chyba 1 trzecia. Tak jak spojrzałam na to, ile tam jest, no to tak na razie 1 trzecia jest taka do użytku dla mnie. Fajnie, że mają różne odcienie, różne trochę wyglądy, więc będzie można gdzieś tam się tym pobawić. Ja, jak wiecie, francuską wsią się zwykle nie inspiruję. Był to dla mnie ciężki temat. Ale myślę, że dobrze wyszło. Tak przytulnie, przyjemnie. Nawet mogłabym gdzieś jakiś taki kamieniczkę, coś w tym stylu zrobić z takimi balkonami. Zawsze warto jest wyjść trochę chociaż ze swojej tej strefy komfortu. I tak jak mówiłam na sam koniec, oczywiście na szczęście pozmieniałam kolory, bo przypomniałam sobie, że kurczę, tam przecież były jeszcze kolorystyki do wyboru, ale to nie była ta, to była ta druga, ta którą ja teraz robię. I dograłam jeszcze tą wersję, gdzie wam właśnie przerabiam kolorystykę. W przypadku drugiego randomowego e, pokoiku wylosowało mi salon w mojej ulubionej stylistyce Mid Century Modern do tego paleta kolorów, zielony, brązowy. I naprawdę ja nie klikałam 50 razy, żeby mi to wylosowało. To było moje drugie kliknięcie. Wszechświat chciał, żebym wróciła ze swoim stylem, ze swoimi rzeczami. I zdecydowałam się na taki dość przestrzenny salon. Duży, on jest chyba 8 na 8 Z ogromnymi oknami, z wyśrodkowaną taką częścią salonową, można powiedzieć, i na ścianach naokoło gdzieś tam jakieś delikatne dodatki. Nie ma tutaj telewizora. Jest to trochę, można powiedzieć, taki bardziej pokazowy salon. Jeśli chodzi właśnie o ogólnie o salony i yy, styl Mid-Century Model, to bardzo często widziałam takie Pokazowe salony, trochę jak takie korytarzowe salony, gdzie właśnie nie ma telewizora, są takie bardziej do posiedzenia. Te domy często są duże bardzo i gdzieś tam trzeba je zagospodarować, więc to jest taki salonik bardziej do rozmów, do spotkań. I tutaj też bardzo, bardzo przydał się ten nowy kit. Dużo użyłam roślinek, ale też i oczywiście dużo użyłam rzeczy z ekożycia. I z wystroju marzeń, bo taka kanapa cała, yy, później którą robię. I też wstawiłam szafeczkę, tą, którą Peacemaker zrobił dla gry. Tak trochę w hołdzie, plus ona ma super recolory, ma ich trochę więcej i jest ten taki soczy, soczyściejszy zielony na ścianie takiej pseudo-drewnianej. Myślę, że się fajnie komponuje. Brakuje mi na pewno jakichś takich luster właśnie na ścianę, prostokątnych, ale niżej. Bo na przykład chciałam użyć takiego lustra z czterech pór roku. Ale nie jestem w stanie go użyć, tak naprawdę, w jakichś takich fajniejszych bilech, jakie robię, bo ono jest bardzo wysoko i zaburza całkowicie proporcje pomieszczenia. Także jest to coś, co na pewno, na pewno mi jest takim, jest brakiem dla mnie. Brakuje mi bardzo. No, ale poradziłam sobie z tym, co jest. Dużo obrazków, znaczy dużo obrazków. Może obrazków to jest tak średnio, ale bardzo dużo roślin, tak jak wiecie. Ja to uwielbiam. Nie zawsze to jest mid Century Modern, ale jest przede wszystkim w tej wersji, którą ja bardzo lubię. I ostatnio powiem Wam, że jak mnie nie było na YouTubie, to trochę projektowałam i bardzo dużo po prostu kieruję się ciągle w ten mid Century Modern. Jak cokolwiek robię. Trochę takie eklektyczne, trochę, no nie wiem dlaczego, ale mam. Bardzo, bardzo duży sentyment do tego stylu. Naprawdę. Trochę mi się kojarzy z dzieciństwem, z filmami, które wtedy oglądałam, głównie właśnie amerykańskimi filmami, bo ten styl przede wszystkim kojarzy mi się z takim amerykańskim stylem domów w pewnym okresie. Takim lekkim futuryzmem, taką nowoczesnością, myśleniem o tym yy, jaka będzie przyszłość, jak w przyszłości by te rzeczy wyglądały, ale nadal to taka stylistyka starych mebli. I mam nadzieję, że kiedyś będę mogła żyć w takiej przestrzeni trochę nowoczesnym, taki bardziej mid-century modern, ale wersja właśnie naszego century. No ale to są takie jakieś moje przyszłe pomysły. I jeśli chodzi jeszcze o kolorystykę... Starałam się tutaj już tą kolorystykę trzymać. Fakt, że brąz użyłam jaśniejszy, no ale mamy. Na początku palety był taki kremowy jasny, a na końcu był taki dość jasny, brązowy, więc myślę, że pomiędzy mniej więcej się w palecie uchowałam, utrzymałam. Ja ogólnie jestem z obu zadowolona. Wydajcie znać, czy podołałam temu. Dajcie znać, czy lubicie takie randomowe rzeczy, czy chcecie, żebym więcej tego robiła, żebym pokazała Wam też inne z tych generatorów, czy ewentualnie zrobiła też domek z tego generatora tutaj. Bo community Lot raczej tu od razu mogę powiedzieć, że tego raczej bym nie zrobiła, bo mam takie Ambiwalentny bardzo stosunek poza restauracjami i sklepami, to mam bardzo ambiwalentny stosunek do tych wszystkich takich społecznych rzeczy. Na razie nie mówię kiedy będę, kiedy nie będę. Jedną pew z pewniejszych rzeczy jest na pewno to, że będzie Simsmas w tym roku, także dajcie znać czy czekacie, czy sobie obejrzycie, czy też już coś przygotowaliście, bo wiem, że część z Was lubi i robi razem ze mną tego typu rzeczy, więc mam nadzieję, że część z Was się zainspiruje, że jednak w tym roku, chociaż na święta wrócę, też żeby nie spoilować, ale będzie małe zadanie też dla Was na święta. Także przygotujcie się. Najlepiej tak powiedzieć, nie wiecie na co, nie wiecie co. Norma. Ale dajcie znać, który Wam się podoba bardziej z pokoików. Ja oczywiście wiecie, do czego się bardziej skłaniam, ale i pierwsze uważam, że też mi dobrze wyszło. Dajcie znać, czy chcecie więcej. Widzimy się w komentarzach. No i co, do usłyszenia w następnym. Pa, pa.